Hej, cześć, witajcie moi drodzy, oczywiście w kolejnym... W kolejnym odcinku zagrajmy oczywiście... W kolejnym odcinku zagrajmy oczywiście w Wiedźmin 3. I tak moi drodzy... gdzie muszę iść? Kurde, to jest właśnie pytanie moje. Gdzie ja muszę w ogóle iść? To jest pytanie moje, co nie? Nie, oj, zgasiłeś coś, Geralt? Pojechałem. No dobra, tylko gdzie ja muszę iść w tej chwili? W ogóle aktualnie. Chyba coś mam. Czy ja muszę iść? Czekajcie, czy ja coś tu widzę? Tutaj też nic nie ma, nic a nic. Sygnał robi się mocniejszy. Muszę być już blisko. Konne wiedźmistwo nigdy się to nie jesteś. Jest! O, ciepło. Mam. Gorąco. Zakłócenie dobiega stąd. Co jest w tych skrzyniach? Bomby dwimerytowe. Lambert robił. Nic dziwnego, że megaskop nie działa. Dobra, trzeba je zabrać. Już ja to zrobię, bo ty jak zawsze nie odłożysz na miejsce. Tylko miej oko na umę. Tak jest, wujku Wesemirze. Dobra, okej. Jak tam? Wesemir nie męczy cię za bardzo? Tak myślałem. No dobra. No, już, załatwione. Możesz iść. A teraz sprawdźmy odruchy warunkowe. Dobra, lecimy. Którędy ja muszę iść? Tędy. Okej. Dobra, praktycznie jestem już na miejscu. Tędy i tędy, dobra. No i co, zrobimy kolejną misję, co nie? Zrobimy sobie kolejną misję. A co tam zrobimy sobie? A co tam? Co nie? Okej. Okay. Dzięki, już działa. Co to? Bomby dwimerytowe. Lambert zostawił je przy łóżkach. Zapewne się nie domyślał, że to zakłóci pracę megaskopu. Wiesz, on się nie zna na megaskopach, więc... Proszę cię, Lambert jest wredny, ale nie głupi. No ale mniejsza z tym. Tą idą? Elfią wiedzącą? Zostań to sam... Myślałem, że członki nie... Potraktuj to jako dowód zaufania. Przed chwilą powiedziałaś, że mi ufa. Nie łap... Nie zasługuje. Kedmil, Yennefer Wengerberg, Gwynblade? Cześć, Ida. Cześć, Ida. Geralt. Nie szkodzi, Yennefer. Przywykłam do ludzkich obyczajów. Po co mnie wezwałaś? Mam do czynienia z pewną klątwą. Została rzucona w dialekcie starszej mowy, którego nie znam. Rozumiem, jak brzmi... Wafeil Elei, Kedmil Folin. Słyszałaś już te słowa wcześniej, prawda? Tak, w legendach, tych bez szczyt. Potrafisz pomóc mi z tą klątwą? Do pewnego stopnia. Pomóc może tylko inkantacja Agnes z Glanville połączona z odwrotnym trójkątem Eldara. Dziękuję, Severn. Wafeil. Nasza rozmowa jeszcze się nie skończyła. Niech zgadnę. Pewnie chcesz czegoś w zamian. Jeśli mogę cię prosić, Gwynblade, nie zgadnę. Nadchodzi czas białego zimna i białego światła. A świat umrze wśród mrozu. Znam przed... Znasz, nie wątpię. Ale czy... Starsza krew może rozpocząć czas końca, ale może go też odsunąć.
Pamiętaj o tym, Gwynblade, bo od ciebie zależy, czy ziarno wybuchnie płomieniem. Mhm. Dobra, to co teraz? Ciekawa rozmowa. To co teraz? Przeprosisz za to, że zachowałeś się jak burak, mimo moich próśb. Przepraszam. Przepraszam. Po prostu... miałem wrażenie, że Ida traktuje mnie z wyższością. Więc postanowiłeś jej udowodnić, że ma ku temu solidne podstawy. Brawo. No, dziękuję. No, ale dość o tym. Załatw, co tam miałeś do załatwienia. O, poziom 24 już. No pięknie, dobra. Porozmawiaj z Lambertem o wyprawie do kręgu żywiołów. Mamy tak. I tutaj mamy jeszcze do zrobienia coś. Coś. Porozmawiaj z Lambertem. Czekajcie. I... C. Statystyki. Jakie mamy statystyki już? Całkowity czas gry, 48 godzin już gramy, serio? Wow. Nawet nie widziałem, powiem wam szczerze. Ale dobra, mamy tak, takie... słabo. Dobra, co robimy? B, V, nie, źle. V, C, G, H i... postać. O właśnie, o to mi chodziło. To mogę jeszcze wziąć? Nie, nie mogę. Aha. Dobra, wiem już, o co chodzi. Niech będzie to miażdżące ciosa, tu nie mogę. Aha. Szkoda. Spacja, aktywu. Nie. Mi chodziło o... ulepsz. Dobra, niech będzie to. Może jeszcze pracę nóg sobie ulepszymy, co nie? Jeszcze jedno. I tu może jeszcze jedno. I tu jeszcze jedno. I starczy już. I może jeszcze... Tutaj nie mogę już, co nie? Tu mamy na full. Tu... refleks? Nie, nie chcę refleksu. Może tutaj też nie mogę. Szkoda. Tutaj... A znaki, właśnie znaki. Jak tam znaki? Znaku igni mi chodzi. Czekajcie. Sugestia? Znak igni, o właśnie. Ulepsz... Dobra, niech będzie już tak jak jest. Okej, okay, może mam nadzieję, że... Dobra, zadanie zakończone, pięknie. Czy my... Czy coś dostaliśmy nowego? Zaraz zobaczymy. Ale chyba nie. Pancerzaki mamy. Aha, taki. Średniawo, szczerze mówiąc. Ale co zrobić? Dobrze, idziemy sobie powolutku do... Znaczy... To chciałbym porozmawiać na temat z Lambertem tego. O wyprawie. Ale nie, czekajcie. Nie, czekajcie chwilę. Nie, nie, nie. My tego nie będziemy robić na razie. Czekajcie chwilę. Co to w ogóle, o co tu chodzi? Bo ja tego jeszcze nie czytałem za bardzo. Zaraz zobaczymy. Czekajcie chwilę. Na razie tego może nie zrobimy. Tylko pójdziemy może najpierw tutaj sobie wejdziemy do tego miejsca. Dobra. Dobra, czekajcie. Tutaj chciałem. Najbliższy człowiek. Daleko jest Eskel. Daleko. Albo zrobimy sobie to. O wyprawie, wyprawę sobie zrobimy. A co tam? No. Lambert. Jeśli chodzi o mnie jest... Dobra, chodźmy już. Ruszajmy, nie ma na co czekać. A, miałem ci powiedzieć. Nie dotrzemy do kręgu przez góry. Zeszłej wiosny lawina zasypała przełęcz. Niedobrze. Musimy iść od strony stawu. Tak jak przy próbie... medalionu. Zgadza się.
Pamiętasz drogę? Tego się nie zapomina. No właśnie, Dator mieć go jeszcze. Ten kocał z medalionem wróci, dowiedzie, że jest go godzin i na szlak wstąpić może. Gdzie ty idziesz? Kurnia. Ale słyszał, jak go naśladujesz? Mhm. Nie znosi tego. Tędy? Aha, dobra. Byłem za woli. Nie zamurowaliście go jeszcze? Wesemir by chciał, ale mi on tam nie przeszkadza. Oblężenia przecież się nie spodziewam. A tak do stawu można iść na skróty. A szkoda, że nam zbóje z salamandry więcej dziur nie zrobili. Oj! Albo nie rozwalili tej rudery do reszty. Dobra, powoli. No chodź. Chodź, Lambert. No idziesz. Coś się zbugował, kurde, czy co? Będziemy musieli płynąć na drugą stronę stawu wpław. Nie, mam zacumowaną łódź. Wiesz, chodzę tam czasem na ryby. No proszę, nie powiedziałbym, że masz temperament wędkarza. Używam bomb. Rzucasz jedną, a potem wyławiasz, co wypłynie na powierzchnię. A, to wiele tłumaczy. Jeszcze coś będziecie gadać? Czy już koniec gadania? Dobra, na razie koniec gadania, ale idziemy sobie powolutku. Dobrze, że z nim muszę iść za nim, a nie samemu, co nie? Samemu to by było trochę problemów. O, jakie fajne. To są łanie, czy to są te jelenie? Czekajcie. Nie mogę. Łania, dobra, okej, okay, łania jednak. A co tam, kurde, tam się będę cackać z nimi. Co nie? No chodź, chodź, Lambert, no chodź. Co to jest? Chodź tu, druga. Kurde, nie trafiłem, fuck. Och, jak pięknie. Och, jak pięknie. No, elegancko. Gnijące mięso. O, ty s... No, jestem pod wrażeniem. Gdzie się tego nauczyłeś? Wiesz, pewien stary mistrz pokazał mi tę sztuczkę, gdy byłem w Zerikanii. Dobra, dobra, i tak ci nie wierzę. Och, jak mi muli gra, o nie, o nie. Dobra, okej, okay. Już się uspokoiła się gro? Dobra. U, 30 FPS-ów, aż się zdziwiłem. Nieźle. Co nie? Jak tam z Wesemirem, lepiej? Chyba ta. Staruszek przestał moralizować. Ja staram się go zbytnio nie wkurzać. Z jakim efektem? Średnim. Ale wiesz, zamek jest duży. Łatwo się w nim mijać. Okej, okay, nowy znacznik. Och, jak pięknie, fajnie, dobrze jest. Czy coś tu znajdziemy? O, filmik. Cholera. Przecież ją tu cumowałem. Lina musiała puścić. Doprawdy? A ja myślałem, że łódka sama się odwiązała. Cholera, tej mgle nigdy jej... Przed moim przyjazdem była burza? Niech pomyślę. Mhm. Żagiel rozwinął się na wietrze, cuma puściła i łódka popłynęła w krzaki. Aha, no po prostu... Pięknie. Dobra, czekajcie, wejdziemy sobie do tego domku, wejdziemy jeszcze. Aha, nic nie ma, to idziemy sobie stąd, wychodzimy. Dobra, lecimy za tym, za Wesemirem. O, donajdź łódź. Łódź znaczy. Aha. Spadaj, ziomuś. No, dobra.
O, jest łódka. Baba wodna. Jeszcze jej tu brakowało. A, ty suko, ty. Gdzie ty jesteś? Dobra, jest, pięknie. Dobra. Dobra. Wejście do jaskini jest po drugiej stronie. Musimy przepłynąć staw, przejść przez jaskinię, wdrapać się na troli łeb i będziemy na miejscu. Teraz to się nie wydaje takie straszne, co? Nie, ale i tak ciary chodzą po plecach. Wiesz, że z mojej grupy wróciło tylko dwóch chłopaków. To wy wpadliście w pieczarach na starego grota. Mhm. Skakujcie, no oj, skakuj na łódkę. Dobra, ale... Bo co? Bo to moja łódka. Dobra. Okej. No dawaj, wchódź. A, to spacja, zapomniałem, kurde. No normalnie zapomniałem. Interakcja, dobra. No płyń, Lambert, płyń. Płyń, płyń, Lambert. Sam robiłeś tę łajbę? Tak, a co? Coś się nie podoba? Poza tym, że nabiera wody, to nic. Nie martw. Na drugą stronę jeziora dopłynie. Chyba, że w coś przypieprzymy. Ledwo widać, co jest przed dziobem. No dobra, płyniemy, płyniemy, płyniemy z Lambertem. Uwaga, gęste jak mleko. Obudził się w tobie poeta? Chcesz usłyszeć fraszkę? Pewnie. Lambert, Lambert, ty. O Boże! Chcesz usłyszeć fraszkę? Pewnie! Lambert, Lambert, ty chuju! Ja to słyszałem już, wiecie, dwa lata temu, co nie? Odpadnij trochę od wiatru, bo żegiel ci łopocze. No zaraz... Ojca dzieci robię. O Boże! O Boże! Ej! Co ty tak robisz? Jesteśmy blisko. No nie, a dobra, jesteśmy, dobra, na miejscu. To już jest ten moment. Ej, co usłyszałem tę fraszkę. No nieźle powiem, no nieźle. No dobra, idziemy, jesteśmy już w jaskini, pięknie. Gotowy na wycieczkę po jaskiniach? Mhm, tylko zanim wejdziemy, lepiej... Wypić kota, wie. Masz jeszcze jakąś cenną radę? Na przykład nie hałasuj, bo obudzisz starego grota? Jesteś bardziej drażliwy niż jen. No, tylko się nie zakochaj. Chodźmy. Aaaa! Pomocy! Słyszysz? Jakiś chłopak. What the fuck? Wiesz, że w tej okolicy nie mieszka nikt poza nami. To musi być łódka. A jeśli nie? Rób co chcesz. Sprawdźmy to. Na wszelki wypadek. Wesemir mówi prawdę. Zawsze pchasz palce między drzwi. No dobrze. Chodźmy. Okej, gdzie my musimy iść? Sprawdź skąd dochodzi. Czy ja tam wejdę? Nie wejdę. No po prostu pięknie. Aha! Hej, mały. Spokojnie, już jesteś bezpieczny. A kimże? Pomocy! Ale jesteś jakiś pier... Nie będę już kończył. No dobra, zwracam ci honor. Miałeś rację. Proszę, proszę. Kto by się spodziewał? Wrócimy do tego później. Najpierw zajmijmy się mglakami. A, jakie to piękne. Wow! Jakieś mocne są. Kurczę byki! Spadaj! Spadaj, ziomuś! Kurde, dobre są! Dobre są te mglaki, szczerze mówiąc.
Pięknie, Lambert. Dawaj, dawaj, dawaj. Kurde, serio. Wszyscy? Wszyscy, dobra. Iluzja. Kto by się spodziewał? Coś mi mówi, że prędko nie odpuścisz. A no nie. Niech lepiej zaśpiewa o tobie. Lambert albo upierdliwy wiedźmin. Lepiej upierdliwy niż na... Zmieniając temat, czy ja... Jeden z naszych. Musiał to... Uroczy. Nie musisz mnie namawiać. Dobra. Dość. Dobra, idziemy już. Idziemy wejść do jaskini. Dobra, już wchodzimy sobie do jaskini powolutku. Dobra, wchodzimy już. Blisko, daleko jeszcze jest. Już, jesteśmy praktycznie na miejscu. Fajnie. Dobra. Właśnie, czekajcie, czy ja mam w ogóle to... butelka wody? Kurde, nie mam tego. Dobra, idziemy sobie dalej. Jak tu ciemno jest, o cholerę cię. Zaraza, za wysoko. Chyba, że cię podsadzę. Pamiętasz? To też była część próby. Wiedźmin jest samotnikiem. Ale czasem i samot... Gotowy? Raz, dwa, trzy. Też lekki nie jesteś. Dobra. Czy ja tu coś w ogóle widzę? Oj, 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 oj. Ja muszę tędy iść. Nie, tędy wejdziemy już, dobra. No kurde, no, co ty robisz? Można by te ściany rozwalić ardem. I obudzić starego grota. A co, boisz się? Nie, możesz tak po prostu myślę, że im coś zrobię. Spokojnie, nie poślizgnąłem się tylko. Dobra, powolutku. Czy ktoś tu będzie w ogóle? A, coś mi wpadło do oka, jakiś okruch. Oby nie lodu, bo będziesz jeszcze wredniejszy. Czy my tu wbijamy w ogóle? Kurde, tych skał jeszcze więcej jest. Skał więcej niż ty. Czego się spodziewałeś, że będzie pachnieć fiołkami? Nie narzekałbym. Patrz, jak słodko śpi. Może byśmy tak sprawili, żeby nigdy już się nie obudził. Czekajcie, jak to się... Wow! Spadaj! Wow! Dobry jest! Szczerze? Fajny! Kurde, Y! A ty, dziadzie ty. Ach, jak pięknie. Dobra. Okej. Jesteś cały? Chyba... tak. Zabierajmy się stąd. Chwila. Za Woltera, skurwysynu. Kto to? Wolter? Kto to? Nie pamiętasz? Taki niewysoki. A, tak. Chodźmy już. Dobra. A co w ogóle my musimy tu zrobić przede wszystkim? Bo ja już nie pamiętam tego. No, czy w ogóle nie wiem. O co tu chodzi? Tędy, dobra, mam. Okej. Okay. Czy to wyjście jest już? Tak! Już wyjście? Mówię, jak szybko. Dobrze wyjść na powierzchnię. Szybko wyszliśmy, kurde. To nie jest kłopotów. Mówisz o trollach? Nie wiem, komu chcesz zaimponować, ale nam... I kto to mówi? Wesemir opowiadał mi, jak robiliście zlecenie dla Nilfgaardczyków. W Velen. Co?
Co ty robisz? Tak mi się powiedziało, wiesz. Chodźmy już. Dobra. Dostań się do kręgu żywiołów. Tędy będzie szybciej. A ja chciałem iść na dół. O, cóż to jest? Widzisz, jak przed nami spieszę. Trole się tak nie zachowują. Właśnie. Dziwne. Wy dwa nie iść dalej. Troli góra. Co? Spokojnie. Chcemy tylko... Wiedźminę jedną, a czasem... No ile można... Zrozumiałe, Gratul. Musimy biec do tamtej pieczary, inaczej nas ukamienują. Zanosi się na deszcz. Wow, wow, wow! No po prostu... Wow. No kurde, idziesz! Nie tutaj, idź. Lol, tu chcę wejść, dawaj. Jeju. No wbij tutaj, wbijaj. No kurde, no tu wbij. O właśnie, tutaj. O brawo, o tutaj, no brawo, no. No brawo, no wbijaj. Dobra, jest. Okej. O kurde. What the fuck? Trzech. Rozumieć, mimo to... Ty słuchać, mimo to. A tam dużo... Przestań już do nich kawo. Daj mi mówić, zna... Nie zrobimy wam krzywdy. My rzucić kamień. Ty głupi, wiedźminę za... będzie tak. Nie ma mowy. Lepiej być bez... Wszystkie się palą. Wow, spadaj! Wow, nie, 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 nie. Nie padłeś. Co za padalce, no kurde, no. Pięknie. No dedaj. Och, jak pięknie. Dobra, pięknie, fajnie. Dostań się do kręgu żywiołów. Dobra. Jesteśmy już. Praktycznie. No, już no. Jesteśmy na miejscu. Jeszcze parę kroków. Dobra. No, to jesteśmy na miejscu. Nie da się ukryć. Cholera. Ładny widok. No, bardzo, 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 skoro nawet ty to uważasz. Musi być, skoro nawet ty to zauważasz. Geralt, za kogo ty mnie masz? Nie pomyślę. Za gbura? Nie zaprzeczę. Pamiętasz, co trzeba zrobić z tym kręgiem? Trochę czasu minęło, odkąd... Dobrze, dziadku, nie tłumacz się. Zapal pochodnie i połóż filakterium na ołtarzu. Dobra, już cholera. Nie chciałem tego, dobra. Co mam zrobić? Użyj. Jak to szło? Woda, potem ziemia... Powietrze. Dobra. Nie! 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 Co ja zrobiłem? Ja pierdnie! Kurde, co to było? Ja pierdzielę, aż się koza ze mnie śmiała. Zaśmiała się, ja pierdzielę. Co ja zrobiłem? O Boże, beka. Nie, kurde, znowu idziesz tutaj? Nie. Kurde, nie. Podpal. Dobra, jeszcze jedna, kurde.
Ale się nie pal, kurde, ziomuś. Podpal. Dobra. I co teraz? Dobra. Okej. Okay. Filakterium jest na miejscu. No, to pozostaje tylko chwilę poczekać. Słoik nasączy się mocą żywio... A ty... Czekaj, czekaj. A, pamiętam już. Użyłem Maxi. No tak. Przydatny znak. Tak. Niedawno mi nawet uratował. Dobra, znak przydatny, no i niebezpieczny tak, też. Tak, Axi to przydatny znak i niebezpieczny. Niby czemu? Bo kusi, żeby go nadużywać. Zmusić kupca, żeby obniżył cenę, kazać aroganckiemu szlachcicowi napić się z rynsztoku, sprawić, że... Ja nie odmawiam. Powiedz, zawsze... Nie, zanim Wesemir przywiózł mnie... Aż tak źle być Wiedźminem? Ponoć można skończyć gorzej. Takie było nasze przeznaczenie. Przeznaczenie? Opowiem ci o przeznaczeniu. Miałem ojca pijaka. Jak się nachlał, prał mnie i matkę do krwi. Co noc modliliśmy się, żeby wreszcie zdechł. Któregoś razu nasze prośby prawie się spełniły. Tatuś zgubił się w drodze z karczmy i wlazł prosto w gniazdo Neckeru. Ale uratował go pewien wiedźmin. I wiesz, czego chciał w zamian? Dasz, co pierwsze w domu zastaniesz. Moje życie. Za życie tego chuja. Pierdolę takie przeznaczenie. Nie wiedziałem. Przykro mi. Jakbyś się jeszcze kiedyś zastanawiał, czemu jestem takim cynicznym sukinsynem, to już wiesz. Dobra, dość smędzenia. Zbierajmy się. Dobra, racja. Racja. Wracajmy. Pan przodem. Gdzie jestem teraz? To pewnie ślady Eskera. Nikt inny ostatnio nie wyjeżdżał z zamku. Aha, tu już zakończyłem to zadanie, co nie? Czekajcie, ażeby Widłogona odnajdź Eskela. Aha, pomóż mi w polowaniu na Widłogona. Dobra, czy to tędy są te ślady? Nie wiem. Czekajcie chwilę. To sobie zrobimy może trochę, przejdziemy sobie. Czy to te, w ogóle to są ślady jego? Czy to są moje? A to widać, co nie tego. Płotki. Chyba to są jego, mi się wydaje, ślady. Dobra. Dobrze jest. Tylko teraz którędy szedł. Czy on tędy szedł? Aha. Tu coś mamy, czy nie? Nie, nie mamy. Powyżej. Dziwne. A, wierzchowca, dobra, okej. Okay. To dobrze idę. Dobra, okej, okay, piękny. Okej, okay, czy to... Tędy? Tędy, dobra. Tędy wszedł, widzę. Oho. To jego koń. Jak on się nazywał? Wojsiłek. Piękne zwierzę. Jedziemy!
A, dobra, czekajcie, bo nie przeczytałem dobrze. Ej. Dobra, czekajcie, bo nie przeczytałem do końca tego czegoś. Ślady stóp i kozich kopiec, ciekawe. Dobrze, moi drodzy, w kolejnym odcinku oczywiście skończymy sobie te zadanie, ażeby widłogona zwabić. I cóż, widzimy się oczywiście w kolejnym materiale. Cześć!